taka drama na pewno może się zdarzyć i mam nadzieję, że sobie poradzimy. To był dzień, w którym się strasznie pokłóciliśmy. Padło parę nieprzyjemnych słów, które gdzieś tam mnie uderzyły. A miałaś taki moment, że już cię to przerosło i już tak sobie myślałaś, kurde, no nie no, chcę odejść. Miałam. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Natalka z Gen Z. Jesteś menadżerką Gen Z już od roku. Codziennie z nimi się widywałaś. W pracy, nie w pracy, prywatnie. Chyba wiesz o nich wszystko. Myślę, że wszystko. W sumie jako mama powinnam wiedzieć wszystko. No właśnie, określasz się, że jesteś ich mamą i zastanawiam się, czy faktycznie ty jesteś niektórym z uczestników projektu Gen Z bliższa niż ich rodzica. To jest w ogóle super pytanie, bo to jakoś w ogóle wychodzi naturalnie wszystko między nami, te relacje takie moje i moja opiekuńczość też naturalnie wychodzi, bo ja nie byłam taka nigdy i nigdy się nie podejrzewałam w ogóle o takie instynkty matczyne czy coś takiego i dopiero przy tym projekcie to jakoś wypłynęło na wierzch i bardzo się cieszę, że mnie tak ktoś postrzega, bo ja lubię być dla nich wsparciem, lubię im pomagać, lubię im doradzać i chyba się sprawdzam w tym rzeczywiście, no. To znaczy, że też mogłabyś być w przyszłości dobrą mamą. Skoro już nastolatkowie i wiesz, i młodzież, i tutaj ludzie po 20 cię pokochali jako taką swoją mamę, że tutaj dzieci też nie będą mieć problemu. Myślę, że tak, aczkolwiek nie mam za dużego kontaktu z dziećmi i w sumie w mojej rodzinie też nie ma za dużo dzieci, więc nie spędzam z nimi czasu i trochę przy dzieciach jestem taka dzika. Okay. Wiesz o co chodzi, że niby wszystko okej, okay, ale jak trzymam dziecko małe na rękach, to boję się trochę, nie mam takiego obycia z dziećmi. No nie wiem, zobaczymy, może kiedyś będę miała dziecko, to się okaże, na razie na pewno nie planuję i nie chciałabym w tym momencie. Mam wystarczającą ilość dzieci na ten no moment. No właśnie, masz bardzo dużo dzieci, więc możesz się przy nich realizować. Dokładnie. A teraz stawiasz karierę jako taki swój punkt numer jeden? Oj tak, zdecydowanie. W ogóle jestem przez cały ostatni rok bardzo sfokusowana na mojej karierze i na tym, co się dzieje w ogóle w projekcie i tak naprawdę bardzo dużo poświęciłam temu projektowi i trochę podporządkowałam moje życie Gen Z i nie żałuję, ponieważ jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, jak to wygląda i tym, jakie relacje też zawiązaliśmy i jest to mój priorytet teraz zdecydowanie. Okej, okay. A od zawsze był? Myślę, że po części tak, ponieważ praca była dla mnie zawsze ważna i gdziekolwiek nie pracowałam, czy pracowałam jako kelnerka, czy pracowałam w telewizji, to zawsze ta praca gdzieś tam grała dużą rolę w moim życiu, więc myślę, że jestem trochę takim pracoholikiem po części, lubię dużo pracować, nie boję się tego, więc tutaj to w ogóle stało się jeszcze bardziej, poszło jeszcze o trzy kroki do przodu. Też myślę, przez co jacy ludzie tutaj są i jak to tutaj wygląda tak rodzinnie, przyjacielsko. Ale tak, zdecydowanie praca dla mnie zawsze była ważna. Ja tak trochę wychodzę z założenia, że pracoholicy lubią wyzwania. Jeżeli dasz im jakieś wyzwanie, że na przykład czegoś nie zrobi, to on ci pokaże, że on to zrobi w 5 sekund. I często jest tak, że w momencie, kiedy jest się pracoholikiem, to się tak pogrąża w tej pracy, że się nie ma już tego życia prywatnego. Ty mimo wszystko masz swojego partnera, to twoje życie prywatne również przetrwało. Ale na pewno trochę ucierpiało przez ten projekt. Ucierpiało to może zły dobór słów tutaj, bo nawet nasze relacje się polepszyły pomiędzy mną a moim partnerem przez ten rok, ale to dlatego, że w tym roku tak naprawdę to był sprawdzian dla naszego związku. Mój partner dał mi bardzo dużo wsparcia i w tym roku tego też oczekiwałam od niego. On zawsze zostawał z psem, jak wyjeżdżałam w różne wyjazdy służbowe. Mamy jakieś weekendy, czy spędzamy razem czas, ja wiecznie wisiałam na telefonie i ja nigdy nie usłyszałam od niego ani jednego zdania wyrzutu. A możesz zostawić ten telefon, albo a możemy coś porobić, albo nie spędzasz w ogóle ze mną czasu. I naprawdę ja jestem bardzo wdzięczna mu za to, bo myślę, że gdyby nie on, to byłoby mi o wiele ciężej samej wszystko organizować. A tak to wiesz, wracałam do domu zmęczona, miałam posprzątane, miałam zrobiony obiad, pies był wyprowadzony, nie musiałam się nic martwić. On też dużo pracuje, więc myślę, że po części to rozumiem. Także no, w tym roku się bardzo dopełniliśmy i jakieś takie to było budujące dla naszego związku. Ale zacznijmy sobie od początku. Wspomniałaś właśnie o telewizji, ja o tym też wiedziałam. I zastanawiam się, jakie były twoje początki w ogóle jako taka, wiesz, dziewczyna nastolatka. Czy to było twoje takie największe marzenie, żeby właśnie podglądać, jak to wygląda od takiego backstage'u, te wszystkie właśnie filmy, seriale? U mnie się to zaczęło w dosyć standardowy sposób, ponieważ ja chodziłam na studia na dziennikarstwo. Poszłam na studia tylko dlatego, że moja mama mnie zmuszała bardzo do tych studiów, że mnie po prostu zrobiła, jakiekolwiek, ale żebym zrobiła, a ja byłam zawsze dobra z polskiego, więc stwierdziłam, że pójdę na dziennikarstwo telewizyjne, bo jest to coś ciekawego. No i trafiłam na praktyki do telewizji tutaj w Krakowie, do takiego producenta, tutaj sobie pracowałam i tak się sprawdziłam, że rok później mnie zaprosił do współpracy już takiej normalnej i zaczęłam moją przygodę z telewizją, która trwała z 4 lata jakoś. Bardzo się spełniałam przez pewien czas, jakby uczyłam się bardzo dużo nowych rzeczy, przeprowadzałam castingi, byłam drugim reżyserem na planie zdjęciowym,
montażowym, byłam reżyserem montażu, tam było trochę czyli trochę od wszystkiego. Tak, tam było tak, że w ogóle robiło się bardzo dużo rzeczy przy różnych projektach i naprawdę byłam zadowolona. Ale gdzieś w pewnym momencie stało się tak, że trochę czułam, że się zatrzymałam w miejscu, a dosyć ciężko było tam awansować. Też dlatego, że byłam najmłodsza i miałam nad sobą o wiele starsze osoby, to często byłam traktowana z góry, jako taka, wiesz, gówniarka, co ona tam umie, jak podawałam jakieś swoje pomysły, to były często troszeczkę tak, wiesz... Olewane, dokładnie. Więc po prostu stwierdziłam, że nie wiem, czy telewizja to jest do końca to, co chciałabym robić dalej przez kolejne lata, się temu poświęcać, bo jakoś nie widziałam w tym po prostu przyszłości, ani więcej możliwości rozwoju dla mnie. Dlatego cieszę się, że udało mi się trafić tutaj. Ale dalej sądzisz, że właśnie jest tak trochę stereotypowo, że w telewizji no jest ta, wiesz, wyższa głowa i ona rządzi. Do momentu, kiedy ona nie odejdzie, to ty nie awansujesz dalej i po prostu nawet jakbyś była najlepsza w swoim fachu. Trochę tak jest. Nie wiem do końca, jak jest w Warszawie, ale w Krakowie jest tak, że tutaj jakby bardzo mało telewizyjnych rzeczy się dzieje. Wtedy było troszeczkę więcej, ale gdzieś tam wszyscy się znali w Krakowie z telewizji, wiedzieli kto gdzie pracuje, kto co robi i po prostu były stałe stanowiska, które były obstawiane przez te same osoby, one się tylko przeskakiwały z firmy do firmy po prostu. W telewizji jakby pracuje bardzo dużo osób właśnie starszych, mężczyzn też, którzy są tak zwanymi starymi wyjadaczami telewizyjnymi. Oni wszystko wiedzą najlepiej i gdzie jakaś tam w ogóle młoda dziewczyna ma im coś mówić, co mają robić. I pamiętam, że był kiedyś pomysł, żebym awansowała na reżysera głównego i to było zaraz w ogóle po tym, jak zaczęłam pracę, więc byłam bardzo zadowolona. Przez mojego producenta jakby ta propozycja wyszła od niego i on jakby mnie troszkę nastraszył, bo on mi powiedział, że mogą być problemy, że jakby mogą cię nie słuchać, ale będę cię wspierał. No i nadszedł mój dzień próbny jakby jako reżyser. Robiliśmy wtedy taki program Nauka Jazdy. Nauka Jazdy to chyba na TTV? Na TTV. A to ja to chyba kojarzę w ogóle, tak. Że tak Nauka Jazdy, coś było w tym. Tak, no i robiliśmy ten program i ja miałam pod sobą jedną tylko osobę do reżyserowania, jakby jeden segment po prostu taki próbny. I pamiętam, że przyjechałam rano na plan i ta dziewczyna normalnie wcześniej przychodziła na jazdy, pracowała z nami i tak dalej. Po prostu ona przestała odbierać telefony i w ten dzień nie przyszła. I zrezygnowała z udziału w programie. I to była pierwsza taka historia w ogóle w całej historii programu Nauka Jazdy, że dziewczyna zrezygnowała jakby w połowie kursu z udziału w programie, z kursu, ze wszystkiego. No i to by było na tyle mojego reżyserowania. Mało tak zostałam oskarżona, że to przeze mnie ona nie przyszła. Że ja powinnam wyczuć, że ona nie przyjdzie. W sumie może dobrze, że tak się stało. O kurde. Ale byłam bardzo zła tak. Wiemy już o tym, że zawsze chciałaś awansować, żeby zdobywać nowe doświadczenie, żeby próbować się trochę we wszystkim, ale jednak co wiąże się z telewizją, z nagrywaniem, z mediami. Czy od zawsze też chciałaś być menadżerką? Bo to jest propozycja, która padła w sumie po tym, jak poznałaś Karola. Nie wiem, czy myślałam o sobie kiedykolwiek w roli menadżerki, ale na pewno mam zapędy do tego. Zawsze w szkole wiecznie byłam przewodniczącą wszystkich klas, w gimnazjum. To jest dobra rola, w której ja się sprawdzam. Naprawdę, czuję się spełniona w tym po prostu. Przejdźmy sobie od takich totalnych początków dołączenia ciebie do ekipy. Bo można tak nazwać, że wszystkie osoby, które teraz tak jakby działają przy ekipie, to też dołączyły do niej. I jak to było, jak poznałaś Karola i jak się zdarzyło, że akurat z nim podjęłaś współpracę? Wtedy jeszcze pracowałam w Warszawie. Miałam taki okres krótki, że wjechałam do Warszawy na rok. Byłam tam strasznie nieszczęśliwa. Pracowałam tam w telewizji i okazało się, że nie ma już dla mnie kolejnego projektu. Moja była producentka. Wyjechałam na wakacje, bo to był czas, w którym wyjechałam akurat na urlop. Dwa dni przed urlopem ona mi powiedziała, że już nie będziemy dalej pracować. Pamiętam, że byliśmy na Cyprze, leżałam na plaży i myślę sobie tak, nie no, ja już po prostu nie dam rady wrócić do tej Warszawy, ja już nie chcę tam być, nie chcę tam pracować, nie chcę mieszkać w tym mieście, w ogóle się tam nie odnajdywałam i trochę z ulgą przyjęłam to, że ona już nie chce ze mną dalej pracować. Może by wrócił do Krakowa, może by coś wymyślić, żeby po prostu wrócić do Krakowa i tutaj pracować, ale nie chciałam też wracać do telewizji. Więc myślę sobie tak, no co się dzieje w Krakowie oprócz telewizji? No ekipa się dzieje, tak? Jakby kolebka po prostu youtuberów jest w Krakowie. I ja znałam prywatnie Kubę Pateckiego, który mieszkał pode mną, byliśmy sąsiadami. No i napisałam do niego na Instagramie, co tam słychać i czy może nie byłoby jakiejś pracy właśnie w ekipie, że mogę robić wszystko, że nawet umiem troszeczkę montować, że jakby mogę dosłownie wszystko robić, byleby po prostu wrócić do Krakowa. On mi nie odpisywał, bardzo długo nie odpisywał, wróciliśmy z tej plaży, ja sobie myślę, nie no, na pewno nie będzie, to jest niemożliwe, w ogóle na pewno w ekipie już jest tyle ludzi, że to jest w ogóle, no niemożliwe, żeby teraz się znalazła praca dla mnie. I nagle odpisał, ja patrzę na telefon, a tam tak, no słuchaj, gadałem z Karolem i sobie możesz zaczynać od poniedziałku. I ja mu
mówię, o nie, w ogóle co za wspaniałe newsy. No i powiedziałam od razu mojemu partnerowi i w sumie w 2 tygodnie się spakowaliśmy, wyjechaliśmy z Warszawy i przyjechaliśmy tutaj. I to był właśnie projekt Twoje 5 minut i od tego zaczęłam moją pracę tutaj. Czyli finalnie podjęłaś tą pracę tak, że chciałaś sama pracować z ekipą i sama wyszłaś z taką inicjatywą, ale jak wiemy, no jakby, kurde, z osoby, która jakby w ogóle nie pracowała w ekipie, nagle stała się menadżerką już projektu, który już miał działać i który miał jakby już powstawał, bo twoje 5 minut było jakby w zamyśle, żeby znaleźć osobę do Gen Z. I teraz pytanie, jak wspominasz pierwsze spotkanie z Karolem i gdzie to w ogóle było, jak to wyglądało? Pierwsze spotkanie z Karolem. Najpierw mieliśmy rozmowę telefoniczną, jeszcze jak byłam w Warszawie, ale była dosyć krótka. Więc może nie, szybko. Tak, szybko, po prostu konkretnie i tak dalej. Później zobaczyliśmy się już w starym domu ekipy. Przyszłam tam na, tak naprawdę to był już pierwszy dzień nagrań, z tego co mi się wydaje, do twoje 5 minut. Nie pamiętam jakoś bardzo naszych pierwszych rozmów i tak dalej, może byłam za bardzo pochłonięta tam tym, co się dzieje, żeby wszystko ogarniać. Stresowałam się też i pamiętam, że brzuch mnie bolał, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ja wiedziałam, że cokolwiek nie będę robić, to no jakoś sobie poradzę, jakoś dam radę, ale nie wiedziałam, jakie będę miała zadania. No i okazało się, że moim zadaniem na twoje 5 minut było robienie setek i po prostu gdzieś tam podpatrzenie tego, co się dzieje, ewentualnie doradzenie Karolowi w sprawach takich czysto już produkcyjnych, telewizyjnych, czego może brakować i jak to ulepszyć, ale w ogóle się nie spodziewałam, ale to w ogóle, że po pierwszym tygodniu tak naprawdę nagrań do twoje 5 minut, Karol mi powie, że będę menadżerką Gen Z. To był dla mnie szok, szczerze mówiąc. I no olbrzymia presja. Te pierwsze tygodnie już, jak wybraliśmy nowych uczestników, pierwsze tygodnie mojej pracy z nimi, pamiętam, że to był po prostu wieczny stres, chaos. Nie wiedziałam w ogóle, w co ręce włożyć, bo tej pracy było tyle, że myślałam, że zwariuję momentami. Naprawdę, myślałam, że sobie nie poradzę, ale jakoś tak po pierwszym miesiącu, po drugim powoli się to zaczęło układać. Doszła Ala oczywiście, która mi bardzo dużo pomogła. No i jakoś to koło napędziłyśmy i ono się już teraz po prostu samo toczy. Jakby to była ogromna odpowiedzialność, którą Karol mi powiedział. I cieszę się też, że zobaczył, że sobie poradziłam i to docenił. I po pewnym czasie też taka fajna nasza relacja się zawiązała, przyjacielska. No właśnie, powiedziałaś, wybraliśmy uczestników. Czyli ty też miałaś wgląd i wybierałaś razem z nim, kto będzie finalnie w Gen Z? Ja doradzałam i finalnie byłam bardzo zadowolona z tego, kto został jakby wybrany. A miałaś to doświadczenie, ponieważ wcześniej pracowałaś też z ludźmi w Warszawie. Między innymi doszło mi słuchy, że pracowałaś z Dominikiem Rupickim. Robiliśmy jeden teledysk dla niego. To wyszło zupełnie przypadkiem, ponieważ akurat na planie zdjęciowym w Warszawie, którym pracowałam, poznałam operatora, który jemu miał robić ten teledysk i on mi zaproponował, żebym była kierownikiem produkcji tego teledysku. Jeżeli chodzi o właśnie Warszawę, to odczuwasz tę różnicę, jak jest w Warszawie, a jak jest w Krakowie? Gdzie się czujesz lepiej? W Krakowie zdecydowanie. Ja, szczerze mówiąc, nie przepadam za Warszawą. Przeprowadziłam się tam na rok i byłam bardzo nieszczęśliwa. Tak naprawdę za bardzo nie mogłam się odnaleźć wśród tych ludzi, nie do końca łapię ich poczucie humoru, ani oni moje. Ja przez rok tam będąc nie mogłam znaleźć ani jednego znajomego. I miałam tylko znajomych z pracy, którzy też nie byli jacyś mi bliscy, więc tak naprawdę spędzałam wszystkie weekendy z moim partnerem i po prostu socjalnie, jakby społecznie, my umarliśmy tam. Jakby nie mieliśmy nikogo. Nasi znajomi z Krakowa przyjeżdżali do nas do Warszawy, albo my przyjeżdżaliśmy tutaj. Zdecydowanie widzę różnicę też pomiędzy ludźmi z Krakowa a z Warszawy. Tu się czuję po prostu jak w domu. Tu jest tak swojsko, każdy jest miły, jest po prostu tak, to komfortowo, a tam niestety czułam się trochę tak dziko i ludzie mnie traktowali też troszeczkę z dystansem. No właśnie, widzisz, tutaj też ostatnio na filmie u Karola mogliśmy zobaczyć, że ty masz bardzo fajną relację z Karolem i że on cię traktuje nie tylko jako taką menadżerkę, czyli stricte odcina cię praca i tyle, tylko też już można zobaczyć, że gdzieś tam nawiązała się między wami taka bliższa relacja, nawet mogłabym powiedzieć, że przyjacielska. Czy uważasz, że on jest dobrym szefem i dobrym przyjacielem? Jak ty też patrzysz ze swojej perspektywy? Czujesz tą presję cały czas mimo wszystko, że on jest tym szefem? To trochę zanikło teraz, ale to dlatego, że zbudowaliśmy pewien stopień zaufania pomiędzy nami. Ja ufam jego decyzjom i on też ufa moim. Czasem jeśli o coś się wspieramy, jakąś decyzję, to ktoś musi odpuścić po prostu, więc albo ja mu pokazuję, że miałam rację, albo on mi pokazuje z kolei, że miałam rację. Ja też uważam go za autorytet. Jest dla mnie autorytetem, jeśli chodzi o pracę, bo naprawdę jest robotem, po prostu. Karol ma takie przyzwisko ogólnie wewnętrzne, że jest robotem. Tak, ja go traktuję jako szefa na pewnym levelu i myślę, że to nigdy nie zaniknie i powinnam go tak traktować, bo szanuję go też jako szefa, ale też bardzo go lubię jako człowieka i bardzo go lubię prywatnie, lubię z nim spędzać czas, czy lubię, jak on przychodzi do nas do Gen Z, zawsze się pośmiejemy, czy właśnie sobie podokuczamy, bo mam akurat taką troszeczkę relację dokuczającą sobie. Nigdy nie miałam takiej relacji z szefem, gdzie mogłabym się cieszyć na przykład z jego, nie wiem, prywatnych osiągnięć, okay, albo jakichś tam prywatnych rzeczy. Ja po prostu się cieszę, jak jemu coś wychodzi, bo po prostu go lubię go jako człowieka i chcę
chce, żeby mu wszystko wychodziło. No to jako szef na pewno doceniłabym takiego pracownika. Tyle ci powiem. Na pewno dzięki. To jest coś, co trzeba docenić, bo dzięki. Jeżeli pracownik chce, żebyś osiągał sukcesy, no to to jest tak. Sukces murowany. Oczywiście. Jak wiemy, z Karolem współpracuje wujek Łukasz i on też bierze udział w niektórych projektach. Nie widać go za bardzo w Genzi. On bierze udział w twoje 5 minut, ale w Genzi chyba nie. Czy ty masz z nim relację też taką szefowską, czy on raczej tam nie bierze udziału? W sumie nie mam z nim relacji szefowskiej. Ja szanuję bardzo zdanie Łukasza i czasem rozmawiamy o różnych rzeczach, ale częściej widzimy się prywatnie niż w sprawach jakichś tam służbowych. Powiedziałaś, że jesteś pracoholiczką, to na pewno z tym też towarzyszy ci dużo stresu. Jak tak. sobie z nim radzisz? Jak jeszcze zaczynaliśmy projekt i mogłam troszeczkę wygospodarować sobie wolnego czasu, to na przykład chodziłam na siłownię. Ja w ogóle lubiłam chodzić na siłownię jeszcze przed. To mnie stresowuje. To jest coś, co po prostu ja lubię robić, lubię dźwigać ciężary. Natomiast teraz, jak sobie radzę ze stresem, nie wiem, czy mam go już aż tak dużo, szczerze mówiąc. I w sumie to tak naprawdę dla mnie takim stresującym momentem jest, nie wiem, wieczór, który spędzam z Wiktorem, czy z moim psem. Oglądamy sobie Netflixa, maluję sobie jakiś obrazek. A nie jest trochę tak, że przez to, że się tak napatrzysz na to, co robią dżędziaki, to też sama masz po prostu, że oni robią tak wyjątkowe rzeczy. Czasami te nagrywki trwają całymi dniami, że po prostu masz ochotę siąść sobie w domu na spokojnie, nawet nic nie robić. Tak, to prawda. Ja w ogóle w tym roku jedyne imprezy, na jakie chodziłam, czy wyjścia z nimi, to były imprezy z wami. Imprezy po prostu w Genzi, które organizowaliśmy. Jak przychodzi weekend, tak naprawdę ja nie wychodzę w domu. Sprzątam sobie, robię sobie pranie. Jakby to jest mój po prostu teraz, nie wiem... Czas wolny. Ja to uwielbiam. Nie chcę się szybko wypalić i nie chciałabym pracować ponad siły przez kolejne kilka lat, tylko chciałam troszeczkę sobie tak, wiesz, w tym roku wszystko sobie poukładać, żeby było fajnie. Ale to oznaka tego, że już coś osiągnęliście wspólnie z Genzi, mogę tak powiedzieć, tak. Bo ty też jesteś razem z nimi matką tego sukcesu. Czy ty jesteś zadowolona i czy się spodziewałaś, że ten projekt odniesie aż taki duży sukces? Była duża presja, tak jak wspomniałaś, i widzieliśmy też początki kolejnego Teamu X, który się tworzył, a jednak Genzi było w podobnym czasie. I myślałaś, że odniesiecie taki sukces wspólnie? Nie, nigdy nie myślałam. Nigdy nie spodziewałam się, że to odniesie taki sukces i ja też nigdy nie siedziałam w internecie. Dla mnie te cyferki, wiesz, followersi, subskrybenci, to były trochę takie, nic dla mnie nie znaczyły, dlatego że ja jakby nie zdawałam sobie sprawy z wagi ilości widzów, z wagi tego, jaki to ma impact na innych i dopiero ten rok mi to pokazał, jak ważne jest to, co robimy, jak wspaniały sukces właśnie odnieśliśmy, ile osób nas ogląda, jaki mamy wpływ też na tych, nowych, na tych ludzi, że oni jednak czekają na to 17, chcą nas oglądać, chcą zobaczyć, jak Genzi się bawi, oblewa wodą, cokolwiek. Sprawiamy, że ludzie mają lepszy dzień. A w którym momencie byłaś z Genzi najbardziej dumna? Był taki jeden moment, w którym zobaczyłam ich na próbie koncertu. To był też bardzo wzruszający dla mnie moment, bo przygotowywaliśmy się wtedy do finału i jakby ja w ogóle nie spodziewałam się tych emocji, które mnie ogarnęły wtedy. Zobaczyłam ich na scenie i ja po prostu, koniec, poryczałam się, łzy mi zaczęły płynąć ciurkiem po twarzy. Nie mogłam... Koniec! Koniec! Nie mogłam się uspokoić, totalnie. No właśnie, duży sukces to też hejt, który za tym idzie. Czy ty go doświadczyłaś jako menadżerka, ale też czy personalnie on do ciebie dotarł? Myślę, że nie. Na pewno zdarzyły się jakieś komentarze nie do końca przychylne. Czytałam też kiedyś jakiś komentarz, że mam kija gdzieś tam, wiadomo gdzie, bo nie chciałam kupić mopsa Patrykowi na w sklepie i że się na to nie zgadzałam. Czy że na przykład nie pasuje na jakichś nagrywkach do nich, też były jakieś takie pojedyncze komentarze, ale zdecydowanie jest większa część tych komentarzy miłych. Jeśli chodzi o hejt na Genzi, był taki moment, na pewno był to film, jeden z pierwszych, który wypuściliśmy i to było wrzucanie kartonów z prezentami do basenu. Ja od początku nie byłam przekonana do tego pomysłu, ale jednak go zrealizowaliśmy i był olbrzymi hejt. No to pamiętam, że byłam zła po prostu, bo wiedziałam, że ludzie mają rację, więc byłam zła, że się na to zdecydowaliśmy i jakby wzięłam to na siebie, że mogłam jednak postawić sprawę jaśnie, powiedzieć nie, nie będziemy robić tego odcinka, bo na przykład czuję, że mogą być z tego problemy. Ty byłaś jednak trochę zza kamery, ale musiałaś to wszystko ogarniać jako ty. Jaki moment wyróżniłabyś jako taki najcięższy dla ciebie podczas daily? To był sądny dzień tak zwany, my na niego mówimy w Genzi, bo już się teraz śmiejemy z tego oczywiście. Pamiętam, że robiliśmy wtedy odcinek sponsorowany, który był dosyć ważny. My z Alą bardzo długo przygotowywałyśmy, ponieważ on polegał na wyścigu. I trzeba było dużo rzeczy zaplanować, przygotować. Oni wyjeżdżali poza Kraków. To był dzień, w którym się strasznie pokłóciliśmy. Wszyscy, gdzie my naprawdę nigdy się nie kłócimy, ale nie wiem, wszyscy chyba byli już przemęczeni. Było też gorąco i ogólnie od samego rana wszystko się sypało. I do tego dżędziaki byli nieznośni. Wieczorem była już kumulacja tego, jak skończyliśmy ten odcinek. Oni się między sobą pokłócili. Ja się z nimi pokłóciłam. Padło parę nieprzyjemnych słów, które gdzieś tam mnie uderzyły, takich wiesz, trochę... poczułam
czułam się niedoceniona i taka, że siedzi mama, gotuje obiad cały dzień dla dzieci, czyli ja na przykład ten odcinek przygotowywałam cały tydzień, a potem przychodzi ktoś, dziecko i mówi tak, ja nie będę tego jadł, to jest beznadziejne, nie rób tego już. To był chyba najcięższy moment dla mnie i pamiętam, że było mi bardzo przykro, ale później jakby przeprosiliśmy się nawzajem i gdzieś to się rozeszło. I myślę, że finał też był ciężki i też był bo ze stresu po prostu była taka, wiesz, taki niepokój cały czas w sobie miałam, czy na pewno wszystko wyjdzie, czy o niczym nie zapomniałyśmy. Gen Z miało przyjść, wykonać, nagrać odcinki, a ty miałaś je wszystkie zorganizować salą? Tak. I miały one być dokładnie od A do Z przygotowane, żeby ich odciążyć. Presja była ogromna, zwłaszcza, że też ilość tych odcinków była bardzo duża, ponieważ no to były 24 odcinki, które mieliśmy nagrać. W miesiącu nagrywamy tam ileś tam odcinków, 4, no to z 21 odcinków może nagrywaliśmy w miesiącu, a tutaj trzeba było nagrać 24 odcinki w jeden dzień i trzeba było przygotować je jednocześnie, jakby nagrywając jeszcze normalnie odcinki dodatkowo na daily, więc no bardzo dużo pracy było, bardzo mało snu, bardzo dużo nerwów, ale naprawdę tutaj Ala była takim moim wsparciem i myślę, że gdyby nie ona, to mogłoby się nie udać po prostu. No właśnie, wymieniłaś to przeciążenie troszeczkę, momentami niedocenienie, ten stres, tą presję. I to są te wady? A jakie są zalety działania przy projekcie? Zdecydowanie relacje. To ją postawię na pierwszym miejscu. To, że mam kilkoro nowych przyjaciół po prostu. I to jest wspaniałe, że wiem, że mogę mieć w nich wsparcie, że cokolwiek by się nie działo złego, mogę się do nich zwrócić. Później to, że nigdy się nie nudzę. To też, że mogę zwiedzać po prostu inne kraje, jeździmy sobie gdzieś i robimy jakieś super przygody. I też to, że ja, tak jak mówiłam wcześniej, mam takie zapędy właśnie do kierowania. Ja jestem szczęśliwa, kiedy ja mogę coś poprowadzić. A co było w twojej pracy najłatwiejsze, a co najtrudniejsze? Nie wiem, czy było coś bardzo łatwego, szczerze mówiąc. Kurde, może wszystko jest pośrednio trudne albo w miarę okej. Okay. Nie mam jakiejś takiej najłatwiejszej rzeczy, która by gdzieś tam się pojawiała w głowie, jak o tym mówię. Były różne najtrudniejsze rzeczy. Zależało od momentu daily, bo jeśli oni byli zmęczeni bardzo już, to najtrudniejszym momentem była mobilizacja ich do tego, żeby wstali z kanapy i zrobili odcinek. Fizycznie, jak dużo pracowałyśmy z Alą, na przykład robiłyśmy zakupy, nosiłyśmy je i tak dalej, to myślę, że to były jedne z takich trudniejszych tasków do zrobienia. A miałaś taki moment, że już cię to przerosło i już tak sobie myślałaś, kurde, no nie, no chcę odejść. Miałam i to był właśnie ten sądny dzień. Sądny dzień, tak. Okej, okay. Pamiętam. I pomyślałam sobie, może nie pomyślałam aż tak, wiesz, że chcę odejść, jakby jutro się zwalniam i dzwonię do Karola, ale pomyślałam, że dzwonię do Karola, żeby się poskarżyć. I naprawdę, już byłam dosłownie o krok od zadzwonienia do niego i powiedzenia mu tak, nie no, Karol, musimy zrobić z nimi porządek, bo jakby ja nie będę tak dalej pracować i ja nie dam rady po prostu zdzierżyć więcej jakby tych pretensji, które są nieuzasadnione, ale nie zadzwoniłam ostatecznie do niego, tylko jakoś to pomiędzy sobą rozwiązaliśmy. Tak przeszło mi przez myśl, że akurat wtedy po tym telefonie do Karola, który finalnie się nie odbył, mógł tutaj się u Karola zapalić taki pomysł na zorganizowanie tego pranka, który miał miejsce na Dżęziakach. Tak. Czyli właśnie tego pranka, że ty już odchodzisz z pracy i już nie będziesz z nimi działała. Tak, ale ten prank był wcześniej, bo to było przed tym, to były urodziny Faustii i ja napisałam, że się zwalniam, ale napisałam to w żartach troszeczkę, jakby, bo też byłam, no to rzeczywiście, w sumie to był drugi sonny dzień dla mnie, zapomniałam o tym, widzisz, troszeczkę nie szanowali tego, ile pracy włożyłam w te urodziny i po prostu chyba właśnie była czwarta czy piąta i napisałam do Karola, że nie, się zwalniam, mówię, koniec, już nie organizuję żadnych urodzin, żadnej imprezy, mam tego dość, no i właśnie to Karol podłapał i stwierdziłem, że to będzie super prank na nich, ale fajna to była nauczka. Bardzo byłam zadowolona. Czyli jednak było coś zasadnego, czyli jednak tak. To miało jakieś swoje tak, podłoże. Właśnie miało i to była ta impreza. Nie było tak tragicznie jak przy tym drugim sądnym dniu, który był później przy tym wyścigu, ale wtedy rzeczywiście byłam bardzo zła na nich. Siedziałam o czwartej na tej imprezie i myślałam po prostu, że zwariuję. A jakie były twoje takie najbardziej istotne rzeczy w podjęciu tej pracy, czyli bycie menadżerką? Czy wiedziałaś, z czym to się wiąże i że wiedziałaś, że później finalnie gdzieś tam ten twój wizerunek i to, że działasz przy tym projekcie, mimo wszystko może później skutkować tym, że będziesz rozpoznawalna i będziesz jednak tą osobą publiczną, chcąc czy nie chcąc? Wiesz co? Nie. I w ogóle się na to nie nastawiałam. I też przychodząc tutaj do pracy, ja nigdy nie sądziłam, że będę osobą w jakiś sposób publiczną, czyli że ludzie będą mnie rozpoznawać na ulicy. Przyszłam na pierwsze nagrywki do Twojej 5 minut. I w telewizji jest tak, że jak się nagrywa coś, to jest czyszczenie całego planu, jakby z każdej osoby postronnej, z każdej rzeczy, która tam nie pasuje, ze wszystkiego. I ja pamiętam, że Karol dziś szedł i ja szłam za nim i siedziałam w telefonie, bo coś tam robiłam, pracowałam czy coś i szedł sobie Karol i ja szłam tuż za nim i nagle dosłownie w sekundę wszystkie kamery się podniosły i na Karola, a ja stoję za nim i ja
po prostu stoję na widoku przed tą kamerą i ja zgłupiałam, bo ja po prostu myślę, o nie, jestem w kadrze, dostanę opieprz od Karola, wiesz o co chodzi? Co mam teraz zrobić? Więc wzięłam ten telefon, trzymałam w ręce, niby zaczęłam gdzieś dzwonić i poszłam, uciekłam z tego kadru. Więc było to dla mnie takie na początku też, pamiętam jak przyjechali na reakcję na dom Gen Z. Uciekłam z tego domu w ogóle, żeby mnie nie było nigdzie widać i Karol mówi, Natalia, gdzie ty jesteś? A ja mówię, stoję na zewnątrz. On mówi, czemu nie jesteś w domu? Potrzebuję cię tutaj. A ja mówię, nie wiedziałam, czy mogę być, bo tutaj są kamery. A on mówi tak, nie no, ty normalnie wchodzisz do domu i jesteś tu po prostu. I w ogóle się o nic nie martw. Jakby tak to naturalnie po prostu wyszło. Czasem właśnie poprowadziłam jakiś odcinek, jak kogoś brakowało. I szczerze mówiąc, mam mega fan z tego. I lubię w sumie się z nimi bawić, nawet bawić. Ja mówię zabawa, bo dla mnie to jest zabawa. Mm. Jakby to do końca nie, dla nich to jest praca totalnie, a dla mnie to jest taki fan, taka przerwa od mojej pracy. A teraz jak już stałaś się bardziej rozpoznawalna i jednak czujesz się już bardziej comfy przed tą kamerą, to czujesz, że long distance chciałabyś pozostać jednak za kamerą? Czy może rozważasz taką opcję, że może jednak będę chciała coś osiągnąć jako właśnie influencerka, jako youtuberka? Nigdy nie myślałam o byciu influencerką, nigdy nie myślałam o byciu youtuberką. I ja kocham swoją pracę. Jakby ja lubię pracować w ten sposób, w jaki pracuję. I myślę, że gdybym miała zostać influencerką, czy też youtuberką, to na pewno nie byłabym w stanie zrezygnować z mojej pracy, tej dotychczasowej, którą teraz robię, bo ja bardzo lubię w ten sposób pracować. Ja lubię być za kamerą, ja lubię coś tworzyć, lubię potem oglądać to, co na przykład zorganizowałam. Mhm. To daje mi dużo satysfakcji, więc jeśli dałoby się to połączyć, może byłaby na to kiedyś opcja, jakby nie mówię nie. A jakie są najtrudniejsze dla ciebie odcinki do zorganizowania? Najtrudniejsze odcinki to są takie, w których to jest jakaś niespodzianka dla nich na przykład. Albo trzeba zorganizować im jakiś właśnie wyścig. To są te najtrudniejsze odcinki, bo oni nic nie mogą wiedzieć i właśnie przychodzą na gotowe. Najłatwiejsze to są chyba odcinki, w których oni sami sobie już nagrywają wszystko i działają. Bardzo ich chroniłaś od dram, razem z Karolem ich chroniliście. Oni żadnej dramy jeszcze gay Gen Z jawnej nie miało. Uważasz, że może się to wydarzyć, że oni za niedługo będą mieć tą dramę? Albo kiedy mogłoby to się stać, jakby czegoś nie dopilnowali? Jesteś na świeczniku, musisz uważać na wszystko, co mówisz i wszystko, co robisz. My staramy się oczywiście z Karolem tym sterować, jakby kontrolować to, ale no nie jesteśmy w stanie jeździć z nimi na wszystkie eventy, na wszystkie wywiady, na tego typu rzeczy. Albo może ta drama nie wyjść od nich, ale myślę, że na pewno może się zdarzyć jakaś drama i jest to dosyć nieuniknione. Im dłużej będą w internecie, im bardziej będą rozpoznawalni, tym będą bardziej na to narażeni. Więc myślę, że taka drama na pewno może się zdarzyć i mam nadzieję, że sobie poradzimy z nią i ona nie będzie jakaś, nie wiem, powiedzmy zagrażająca projektowi. Bardzo bym nie chciała tego. A kto do tej pory był takim twoim ulubieńcem albo ulubienicą? Bo widzowie mają swoje typy. To byli ulubieńcy miesiąca. Okay. Oni się zmieniali po prostu przez całe daily. Przez chwilę była Wika, przez chwilę był Patryk, przez chwilę była Hania, przez chwilę był Bartek Laskowski. No właśnie tą pierwszą trójcę mam wypisaną. Tak? Tak. Wika, Patryk i Bartek Laskowski. Ja i Hania. Jest to po części prawda, ale Bartusia Kubickiego też bardzo kocham. Jakby ja ich wszystkich uwielbiam, wszystkich ich kocham. A kto sprawiał podczas daily największe problemy? Patryk. To bez zastanowienia jakby. Ale czemu właśnie Patryk? Wiesz co, z Patrykiem na początku nasza relacja nie była taka piękna. Myślę, że Patryk też musiał nabrać do mnie zaufania. Patryk wcześniej prowadził swoje daily, miał swoją grupę pod sobą i pomiędzy nami dochodziło do małych spięć. Aż w pewnym momencie przerodziło się to pewnego razu w kłótnie. I miałam właśnie, nigdy nie miałam żadnej poważnej kłótni z Gen Z, oprócz tego jednego samego dnia i właśnie tej kłótni z Patrykiem, która się odbyła w ogóle na grupie, na forum, na Messengerze, więc nie było to zbyt fajne. Bałam się, że po tej kłótni jakby te nasze relacje się nie poprawią, albo będzie coraz gorzej i chciałam tak najszybciej wyjaśnić, też spotkać się z nim. Następnego dnia już mieliśmy nagrywki, więc wiedziałam, że to będzie dobry dzień, żeby od razu to po prostu zgasić w zarodku, żeby więcej nie rozogniać tego, nie być obrażoną na siebie. No i w sumie przyszłam następnego dnia do pracy i nie zdążyłam nawet słowa powiedzieć jeszcze, bo dopiero stałam wkrótce w drzwiach, a Patryk już wszedł do mnie, stanął i wiesz, jak taki zbity piesek, taki szczeniaczek, tak, żeby się przytulić, więc od razu się przytuliliśmy, przeprosiliśmy się nawzajem, bo i z jego strony padły takie słowa dosyć mocne i też z mojej. Wyczuwałam troszeczkę taką rywalizację w nim, że on właśnie chciał mi pokazać, że on lepiej może by to wymyślił, lepiej by to zrobił. I rzeczywiście jakby ja też mu ufałam, bo wiedziałam, że on ma doświadczenie, nie miałam żadnego wtedy, ale gdzieś ja intuicyjnie czułam, że może coś będzie lepsze. Z tego powodu wynikały te nasze kłótnie. Jak wiesz, ja też zadaję ci pytania niektóre, które pojawiają się na Twitterze. Mhm. Specjalnie wcześniej dodaję tam taką możliwość do widzów, żeby zadawali pytania. I mam takie jedno. Czy to prawda, że czujesz swojego rodzaju zazdrość, że przepracowujesz się od setek dni, męczysz się z ich ciężkimi charakterami, całkowicie się temu poświęcasz, a koniec końców to oni kupują sobie mieszkania, oni zdobywają miliony na Instagramach i ogólnie oni zgarniają większość poklasku? Wiesz co, taka jest moja rola. Ja wiem, że oni sami by tego nie zrobili. Jakby potrzebują osoby, czy to bym była ja, czy ktoś inny, jakby osoby, która tym pokieruje, osoby, która to zorganizuje i zawsze jest taka osoba. To oni są influencerami.
oni są twarzami projektu. To nie jest może zazdrość, ale może takie coś, że czuję, że może dzięki tej pracy ja też kiedyś osiągnę takie rzeczy, że jakby będę mogła piąć się w górę, będę mogła, nie wiem, bardzo dużo zarabiać na przykład i spełniać się w jakiś tam inny sposób, ale ja nie czuję takiej zazdrości typu, o nie, jestem zazdrosna, bo ja się napracowałam, a oni mają milion followersów na Instagramie. Chcę dorównać, wiesz, że chcę iść do przodu też tak jak oni. A ile jest prawdy w tym, że bardziej dbasz o Gen Z niż o siebie? Bardzo dużo. No i uważam, że na pewno zaniedbałam siebie w tym roku. Swoje też troszkę zdrowie przekładałam poniżej projektu, w sensie, wiesz, byłam zmęczona, czy przyziemiona, czy jakaś podchorowana, to i tak przychodziłam do pracy i tak robiłam wszystko, co do mnie należało, więc na pewno troszkę się zaniedbałam. Też przestałam chodzić na siłownię, więc też nie mam żadnej kondycji znowu, więc muszę wrócić na spokojnie teraz do tego. Jest dużo w tym prawdy. A co sądzisz o shipach, które się wytworzyły w Gen Z? Są strasznie zabawne. Ja totalnie znam ich od podszewki i jak czytam takie rzeczy, to mnie to po prostu bardzo bawi, bo nawet oczami wyobraźni nie mogę gdzieś tam teraz sobie tego zobrazować, że nie wiem, Fawcett miałby być z Bartkiem i dla mnie to jest absurdalne po prostu i zabawne. A jaka jest twoim zdaniem ta największa zaleta Gen Z i przewaga nad Teamem X, bo jednak Gen Z nadal trwa, a Team X 3 teraz upadło. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to, co ja czuję jakby wewnętrznie. Naprawdę, jak się wchodzi do Gen Z, do samego nawet domu Gen Z, to tam jest po prostu vibe totalnego szacunku, przyjaźni, miłości, zrozumienia. Ktoś ma gorszy dzień, wszyscy idą się przytulić. Jest wielki ale grupowy tak, przytulas. No. Naprawdę. Mi się wydaje, że dzięki tym relacjom i tym, że to jest prawdziwe po prostu, jakby to nie ma tam żadnego udawania, to dalej trwa i będzie trwało. Cała produkcja i oni, jesteśmy tak ze sobą zżyci i mamy taki vibe przyjaciół po prostu tam wewnątrz, że ja nie spotkałam się nigdy z czymś takim. Myślę, że to nas może wyróżniać na tle innych grup YouTube'owych w Polsce. Cofasz się w czasie do dnia przed podjęciem aktualnej pracy. Czy z wiedzą, jaką masz teraz i wiesz, co się stało, podjęłabyś ją jeszcze raz? Tak. Bez ani chwili zastanowienia przeżyłabym ten rok jeszcze raz, jeśli bym musiała. Na całe daily? Całe daily. A w jakiej innej pracy, oprócz bycia menadżerką, w tym projekcie się byś odnalazła? W żadnej, myślę. Okay. Naprawdę. Czyli operatorem byś nie była? Nie. Montażystą też na daily chyba byś nie podołała? Myślę, że nie i myślę, że w żadnej i po prostu czuję, że trafiłam w takie idealne miejsce i tak się wpasowałam jak puzzle po prostu. A ile jest prawdy w tym, że kończysz przygodę z Gen Z w tym roku? Żadnej. Na szczęście. I były oto spory z Karolem, ponieważ Karol bardzo chciał, żebym robiła coś innego w firmie, więc było tak, wiesz, nie no Karol, przestań, jak Natalia ma odejść od Gen Z. Ja mu też mówiłam, że w ogóle jakby bardzo szanuję jego zdanie i jakby cieszę się, że on chciałby, żebym robiła coś innego, ale ja chcę pracować przy Gen Z, jakby chcę z nimi dalej pracować, ja chcę być po prostu ich menadżerką, chcę być ich mamą, chcę robić te projekty razem z nimi. Nie nacieszyłam się tym jeszcze przez ten rok, jakby cieszę się z tego projektu. To jest moje dziecko, moje baby i ja nie chciałam go komuś oddawać. Wspomniałaś też o tym, że możesz właśnie zwiedzać świat i też poznawać nowe miejsca, nowych ludzi. Też taka przygoda, która się wydarzyła w tym roku, to wzięcie udziału w Canberrach. Oj tak. I to była niesamowita przygoda, miałyśmy obydwie okazję uczestniczyć w niej. Jak to było właśnie być na Canberrach też z szefem? Bo jednak nie byłaś w przeciwnej drużynie. Powiem ci, że ciężko. Karol podczas różnych odcinków takich, w których wiesz, jest jakiś wyścig albo coś, on jest bardzo dużym tryhardem. I ja chyba jakiś taki, nie wiem, dysonans poznawczy mi się stworzył podczas tych kamperów, bo ja trochę nie znałam go z tej strony, bo nie brałam udziału nigdy w takich odcinkach razem z nim, więc nie wiedziałam, że on taki jest. I mnie to tak bardzo uderzyło, że on tak rzeczywiście walczy, o to walczy. I ja no, byłam w lekkim szoku na początku, ale bardzo dobrze się bawiłam. Fajnie było z nim rywalizować i troszkę też, wiesz, próbować utrzeć mu nosa. Za 5 lat marzę, żeby co robić? Być szczęśliwa w tym, co robię. Nieważne, co będę robiła, czy będę pracować tutaj, czy gdzieś indziej, to chciałabym być tak spełniona, jak teraz jestem, bo naprawdę nigdy w życiu nie byłam tak zadowolona z pracy, jak jestem teraz. To tego ci życzę. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę i życzę ci samych sukcesów i żebyś się rozwijała i żeby dzieci były fajniejsze dla ciebie i grzeczne. Dokładnie, dziękuję. No, dziękuję ci bardzo.